Dzięki za pomoc. Zjawiłeś się w ostatniej chwili. Przysyła mnie Kor Angar. Odnaleźliście jakieś ślady śniącego? Jeszcze nie. A co z Iberionem? Doszedł już do siebie? Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mogę wrócić do obozu z pustymi rękami. Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone, a orkowie nie reagują na moją magię, jak ci głupcy ze starego obozu. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu tego cmentarzyska? Pomogę ci. To wspaniale. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Powinniśmy przeszukać każdy z nich. Prowadź. Pójdę za tobą. Zapomnijmy o tym nieporozumieniu, dobrze? Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszukali jaskinię. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stare groby i rozpadające się mumie. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje się nad moją duszą. Thank you.
Zbudź się! Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Zbudź się! Znalazłem fragment pergaminu. To mi wygląda na zwój z zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. Ah!
dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Zbudź się! Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To druga połowa zwoju z zaklęciem orków. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. To mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne.
Ah!
to miejsce posiada szczególną aurę, aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji właśnie tutaj, przed tą ścianą. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę za tobą. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący, ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą! Giń, niewierny psie! Ja! Spadaj! Ah!
Jeśli myślisz, że... Zbudź się! Mam już dość, że to się skończyło już dawno temu. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Balem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Tak długo, teraz jak naszą mnie to jedyną nie nadzieją pogadajmy jest Imbeto. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Pewnie masz rację. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. Nie i z godziny na godzinę jest coraz słabszy. Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnach. Śpiesz się! Zbudź się! Na nikim nie można polegać. Od co? Gdzie mogę znaleźć te zioła? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Pogadajmy lepiej o czymś. Zbudź się. Jak rozpoznam te zioła? Przypominają gwiazdę z 8 zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. Jeśli myślisz, że... Zbudź się. Lepiej się do tego nie mieszać. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Nie znalazłem jeszcze potrzebnej ilości ziół. Może Fortuna, handlarz ziołami, ma trochę w swoich zapasach. Pośpiesz się. Potrzebuję 5 ziół. Iberionowi nie zostało już zbyt wiele czasu. Musisz uważać. Od razu wiedziałem. Kiedyś taki plan załatwiał na siebie. Nie powinien. Pogadajmy lepiej. Kiedyś taki plan załatwiał na siebie.
powtórzy. Zawsze. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Tylko zachowaj. Cóż? Pewnie masz rację. Nie chciałbym. Zbudź się! To nie mój problem. To nie było. Chcę coś kupić. Czego szukasz? A może chcesz coś sprzedać? To się już więcej nie powtórzy. Zawsze to samo. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeśli myślisz, że... Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Tak, pewnie masz rację. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jak mnie to nie dotyczy. To nie zawsze to samo. To nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się chyba jak mnie skończy. Ludzie zawsze. To się chyba nie. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, bo to musisz uważać na to, co. Zawsze to samo. Zbudź się! Mam już dość tej paplaniny. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Mam już dość. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Do tego nie powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. Pozostaje mi tylko mieć nadzieję, że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Dość tej paplaniny. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświatło. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadziei ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma. A gdzie jest Korkalom? W gniewie zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Zdaje się, że kamień i księga są wciąż w jego laboratorium. Masz tu klucz do skrzyni. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Jeszcze coś. Od razu wiedziałem, tak, że będą głosić. Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Pozwoli ci ona w dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny dziedziniec. Dziękuję. To nie było zbyt mądre. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu.